Witam serdecznie wszystkich w czwartym odcinku Ciekawostek Tatrzańskich Live. Jest czwartek, jest godzina 19:30. Jak zwykle o tej porze spotykamy się, żeby na żywo sobie porozmawiać o ciekawych miejscach w Tatrach. Poprzednie trzy odcinki się cieszyły Waszym dużym zainteresowaniem, dlatego kontynuujemy temat. Będziemy sobie dziś mówić o Dolinie Chochołowskiej. Tradycyjnie na początku pytanie do Was, czy dobrze mnie słychać? Proszę o odpowiedź w komentarzach. Jeśli tak, jeśli nie ma żadnych problemów, to myślę, że będziemy mogli przejść spokojnie do tematu. Powiem Wam tak, ostatnio rozmawialiśmy o Giewoncie, wcześniej o Morskim Oku, był też odcinek o Orlej Perci. Oczywiście oglądania wszystkich Was zachęcam. Są zapisane na Facebooku, są zapisane na YouTubie i można wrócić do tych tematów. Tematy tam poruszane będziemy jeszcze na pewno nieraz kontynuować, a dziś skupimy się na Dolinie Chochołowskiej. Skupimy się dlatego, o właśnie, dostaję informację, że dobrze mnie słychać, więc przechodzimy do tematu. Skupimy się na Dolinie Chochołowskiej dlatego, że mamy okres kwitnienia krokusów. One sobie teraz kwitną w dosyć dużym spokoju w porównaniu do tego, co było w poprzednich latach, ze względu na to, że mamy pandemię koronawirusa. Jak wiecie, Tatry są zamknięte, właściwie poza czterema dolinkami, które zostały niedawno otwarte. Chochołowska nie wchodzi w skład tych dolinek, które są dostępne, więc możemy sobie chodzić gdzie indziej, a krokusy kwitną sobie w spokoju. Końcówka kwietnia to już okres, kiedy przekwitają, kiedy jest końcówka tego szału, zazwyczaj to bywa wcześniej. Dziś poruszymy sobie nie tylko temat krokusów, będzie też trochę o historii, bo wiem, że spodobały Wam się stare zdjęcia, które sobie przeglądamy, które sobie wspólnie przeglądamy tutaj z moim komentarzem, stare zdjęcia z Tatr. Więc trochę też dlatego przygotowałem takich zdjęć z Doliny Chochołowskiej i będziemy sobie je omawiać krok po kroku, jak to tutaj wszystko wygląda. Ja sobie tylko sprawdzę jeszcze Wasze komentarze. Wszystko jest ok, dużo komentarzy. Jeszcze zanim przejdę do tematu, będę Was prosił o zadawanie pytań. Ja w drugiej fazie naszego spotkania odpowiem na część z tych pytań. Oczywiście nie dam rady ze względów czasowych na wszystkie, ale postaram się jakoś Wam tutaj przedstawić odpowiedzi na najciekawsze rzeczy. One mogą być te pytania związane z Doliną Chochołowską, z obecną sytuacją w Tatrach, czy z czymkolwiek innym. Postaramy sobie chwilę jeszcze tak luźniej porozmawiać w drugiej fazie tej transmisji. No więc przechodząc do meritum, widzimy sobie kto o czym dyskusja, czyli pola krokusów w Dolinie Chochołowskiej. Tu oczywiście przed nami Polana Chochołowska, jedno z najsłynniejszych miejsc, gdzie kwitną krokusy. Zastanówmy się, co wiemy o Dolinie Chochołowskiej. Dolina Chochołowska to nie jest przypadkowa dolina w naszych Tatrach, ponieważ jest to najdłuższa i największa dolina w naszej części Tatr. Ja tutaj spotkałem się z różnymi danymi, ale generalnie przyjmuje się, że około 35-36 km kwadratowych to jest obszar, który zajmuje Dolina Chochołowska. Natomiast jej długość 110 km, około oczywiście. Jest też Dolina Chochołowska Doliną Walną. Tutaj sobie wprowadzimy takie pojęcie, które może części z Was jest znane. Natomiast dla części z Was okaże się nowe i w związku z tym sobie je wyjaśnię, bo chodzi oczywiście o Dolinę Walną. Dolina Walna to taka dolina, która jest wyjątkowa na mapie gór, ponieważ jest to taka dolina, która od samej grani głównej danego pasma górskiego, oczywiście w tym przypadku Tatr,
Ciągnie się aż do wylotu, do podnóża gór, czyli nie jest to dolina, która jest jakimś malutkim fragmentem, tylko naprawdę potężna, potężna dolina. Z tego, co powinniście wiedzieć jeszcze na temat Doliny Chochołowskiej z takich wstępnych informacji, to ona w górnej partii dzieli się na trzy takie główne ramiona. To jest Chochołowska Wyżnia, Dolina Jarząbcza i Dolina Starorobociańska. Oczywiście też posiada dużo mniejszych dolinek pobocznych, które bardziej lub mniej wcinają się w jej obszar. Niemniej jednak, no to jest ta główna część, którą powinniście wiedzieć. Przez dolinę płynie oczywiście Chochołowski Potok, który można obserwować. I przyjmuje się, że w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, około 7% turystów, którzy odwiedzają Tatry, właśnie 7% tego ruchu turystycznego to jest ruch na terenie Doliny Chochołowskiej. Także bardzo uczęszczana dolina. Oczywiście swój szczyt przeżywa w czasie kwitnienia krokusów. Bodajże 2 lata temu został pobity rekord frekwencji w Dolinie Chochołowskiej. Tam w jeden dzień weszło 25 tysięcy osób, co dwukrotnie praktycznie zdystansowało rekord wcześniejszy ustanowiony przez Morskie Oko. Przy czym oczywiście nad Morskim Okiem ten ruch turystyczny jest duży przez całe wakacje i wszystkie weekendy. A ostatnio nie tylko. Oczywiście mówimy tu o czasach przed pandemią. Natomiast Dolina Chochołowska jest popularna, ale nie aż tak jak Morskie Oko. Natomiast w okresie kwitnienia krokusów, kiedy jest ta pełnia, no to ten ruch przerósł już Morskie Oko. Dobra, przechodzimy dalej. Zaczniemy sobie od historii. Tutaj mamy przed nami zdjęcie z roku około 1900. Natomiast ja wam powiem o czasach troszkę wcześniejszych jeszcze. Chciałbym wam wskazać, co działo się na terenach dzisiejszej Doliny Chochołowskiej i otaczających ją szczytów w historii, tak? Zanim w ogóle tu pojawili się jacyś turyści, zanim w ogóle była mowa o jakimkolwiek ruchu turystycznym, to tak naprawdę te rejony stanowiły rejon górniczy. Wydobywano tutaj różne rudy. Najstarsza kopalnia to jest leżała w takim miejscu, które się nazywało Baniste. No i tutaj już bodajże od XV wieku prowadzono wydobycie. I to wydobycie, jakby od tego wzięła się nazwa starej roboty, ponieważ musicie wiedzieć, że w terminologii góralskiej stara robota, czyli ta dolina starorobociańska i starorobociański wierch, który oczywiście jest najwyższym w otoczeniu Doliny Chochołowskiej, stara robota to stara kopalnia. I już w XVIII wieku ta kopalnia była nazywana starą, tak? Starą robotą, co oznacza, że musiała być już albo opuszczona, albo w końcowej fazie eksploatacji. Tak czy inaczej, jest to bardzo stara kopalnia, która po prostu już wieki temu została porzucona. Później ten ruch górniczy się, ta aktywność górnicza się przeniosła na teren, który właśnie sobie oglądamy tutaj, czyli Polanę Huciska. Na pewno kojarzycie to miejsce. Na pewno kojarzycie to miejsce z drogi na Polanę Chochołowską, ponieważ tutaj właśnie kończy się asfalt, ten pierwszy etap. Ten pierwszy etap wycieczki właśnie Doliną Chochołowską, jeśli idziemy tym chodnikiem głównym, tak, czyli głównym szlakiem, który znajduje się w Dolinie Chochołowskiej, kończy się tutaj. Tu też kończy się kolejka Rakoń, o tym będę jeszcze wam mówił. Dalej mamy już drogę ziemną. Jak widzicie, w tym czasie ta droga troszkę inaczej sobie wyglądała.
Właśnie na Huciskach, na Polanie Huciska też była prowadzona działalność górnicza. Podejrzewa się także, że od razu tutaj, także w tamtym miejscu, znajdowała się jakaś forma huty. Potem wiemy też, że ta huta już nie istniała, a ten urobek, nie chcę pomylić jakiegoś fachowego terminu, ale to, co zostało wydobyte z kopalni, było przewożone do Kuźnic, dokładnie drogą pod Reglami. No i tam w Kuźnicach było to przerabiane dalej. Natomiast no, chcę wam podkreślić to, że to górnictwo tutaj było dosyć stare, tak? W dosyć starych czasach się rozpoczęło. Kolejnym takim miejscem były zbocza Bobrowca. Bobrowiec to jest ten szczyt na prawo, jak sobie idziecie na Grzesia z Polany Chochołowskiej. Będę o nim jeszcze mówił. No i tam w okolicach Bobrowieckiej Przełęczy było miejsce przeładunkowe, no i tam prowadziły stare ścieżki do miejsc wydobycia. Tutaj mówimy już o około XIX wieku, bodajże 1808 rok to jest założenie kopalni w Bobrowcu. Na tym obrazku, który tutaj mamy, widzimy sobie Polanę Chochołowską. Widzimy sobie okoliczne szczyty. To jest miejsce, z którego widać, to miejsce, z którego widać, to jest miejsce, do którego nie prowadzi żaden obecnie szlak turystyczny. To są tak zwane kominy Dudowe w okolicach Doliny Dudowej, jednej z bocznych tutaj w tej okolicy dolinek. Tam była hala. Była hala i w ten sposób płynnie przejdziemy sobie do kolejnego etapu historii tej dolinki, czyli do pasterstwa. Bo musicie wiedzieć, że gdzieś tak w połowie XIX wieku to pasterstwo na terenie Tatry sobie ustało, przepraszam, górnictwo na terenie Tatry sobie ustało. Te złoża przestały być eksploatowane, częściowo się wyczerpywały, częściowo przestało być to opłacalne i nadeszła era pasterstwa. A Dolina Chochołowska, akurat tak się zdarzyło, że w temacie pasterstwa była bardzo aktywnym miejscem. Zresztą widzicie to do dzisiaj, bo jak idziecie sobie przez Polanę Chochołowską, to jest dużo tych szałasów pasterskich. To i tak nie jest tyle, co było kiedyś, bo część z nich nie przetrwała. O tym też będę za chwileczkę mówił. Natomiast pojawili się pasterze, pojawili się z różnych rejonów ci pasterze. I to miejsce, różni górale z różnych rejonów, i to miejsce było jakby takim jednym z centralnych punktów wypasu. Dość powiedzieć, ja sobie tutaj będę się moimi notatkami troszkę w takich chwilach posiłkował. Na początku było w XIX wieku troszkę tych bacówek, szałasów, natomiast w 1930 roku na Polanie Chochołowskiej w okolicach, generalnie w całej Dolinie Chochołowskiej, pasło się około 4000 owiec. Pasło się około 4000 owiec i pilnowało ich 70 owczarzy, a do tego mieliśmy jeszcze 280 krów. Tak to sobie mniej więcej wyglądało, moi drodzy. To jest zdjęcie z okresu międzywojennego 1925-30, tak datowane jest to zdjęcie Polany Chochołowskiej. Widzimy sobie owce, widzimy sobie tą aktywność. I Dolina Chochołowska okazała się miejscem, w którym na 10 km kwadratowych przypadało kilka bacówek i co najmniej kilkanaście innych budynków łąkowych, tak to nazwano w źródłach. Więc było to miejsce o największym zagęszczeniu budynków pasterskich i w ogóle największym wypasie tutaj w okolicy. Następnie Dolinę Chochołowską odkryli kolejny typ odwiedzających, czyli no, zmierzamy tutaj do punktu już tego, który nas interesuje. Na Polanie pojawili się turyści i narciarze. Wiemy, że ten rejon jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Jest też bardzo atrakcyjny narciarsko. Pamiętajcie, że w tych starych czasach
przedwojennych czy międzywojennych. Różnie to bywało z tymi nartami, no ale wyciągów nie było, tak? Więc te doliny były jednakowo traktowane, jeśli chodzi o swoją atrakcyjność narciarską, nie trzeba było wyciągu. W Dolinie Chochołowskiej, w tym rejonie, jest do dzisiaj kilka ciekawych miejsc dla narciarzy, choćby nawet zjazd z Grzesia Bobrowieckim Żlebem. Tutaj narciarze również w tamtych czasach dosyć mocno korzystali z tego terenu. Natomiast pierwszym szlakiem turystycznym w rejonie Doliny Chochołowskiej, który został wyznakowany, to w roku 1901 był to szlak przez Dolinę Chochołowską Wyżnią, czyli ten szlak, którym dzisiaj chodzimy na Wołowiec. Mówię tutaj o tym szlaku, który nie jest, nie prowadzi przez Grzesia i Rakoń, a prowadzi bezpośrednio na Wołowiec przez przełęcz, która tam znajduje się pod Wołowcem. Wracając do tematu, ci turyści zaczęli się mieszać jakby z tą aktywnością pasterską, więc zaszła potrzeba budowy schronisk w Dolinie. Kiedyś mieliśmy więcej schronisk niż tylko jedno w Dolinie Chochołowskiej, a licząc także z dolinkami tymi pobocznymi, no to było ich dużo więcej, ponieważ małe schronisko znajdowało się także na przykład w Dolinie Starorobociańskiej, będziemy sobie jeszcze o nim wspominać, u wylotu. Troszkę wyżej też w Dolinie Starorobociańskiej znajdowała się też mała chatka. Ktoś inny postawił na Polanie Kuciska właśnie takie prywatne schronisko. Natomiast no, kluczowym tutaj miejscem było to, co pokażę Wam w tym momencie. To jest, moi drodzy, schronisko na Polanie Chochołowskiej. Jak widzicie, nie jest to schronisko, które teraz stoi, mimo że no, wnikliwi obserwatorzy zauważą, że jest to dokładnie w tym samym miejscu, w którym stoi obecne schronisko. To jest tak zwane stare schronisko na Polanie Chochołowskiej, troszkę inne. Ono zostało postawione w 1930 roku, od 30 do 32 roku, przez Warszawski Klub Narciarski, czyli właśnie przez miłośników narciarstwa. I w swoim momencie świetności ponoć mogło obsłużyć 200 gości. To schronisko, które tutaj widzicie, podobnie jak większość schronisk w Dolinie Chochołowskiej, zostało spalone w czasie II wojny światowej przez Niemców, ponieważ były tu prowadzone dosyć intensywne walki. Też zaraz Wam o tym dokładnie powiem. Natomiast no było tych schronisk więcej i dosyć szybko, właśnie wszystkie zostały w czasie tych walk zniszczone, no ale dosyć szybko część z nich odbudowywano, przy czym no, niektóre już przepadły w niepamięć. Dobrze właśnie miało się to miejsce na Polanie Chochołowskiej, też ze względu na to, że wtedy już pojawiały się tak samo jak dzisiaj krokusy, więc postanowiono tam postawić nowe schronisko i teraz Wam je pokażę. Ten budynek na pewno znacie. Mimo że to jest zdjęcie, słuchajcie, z 1954-56, tak jest datowane, no to niewiele się zmieniło w tym, w konstrukcji tego budynku. Zmieniło się troszkę otoczenie, ale widzimy tutaj właśnie Wołowiec z tyłu. Widzimy ten kamienny budynek postawiony, on został przez PTTK postawiony w latach, na początku lat 50., w ciągu 2 lat. No i stoi sobie do dziś, służąc turystom, którzy się tutaj pojawiają. No i stanowi dobrą bazę wypadową na okoliczne szczyty, o których też jeszcze za chwilę powiem.
Teraz pokażę Wam trochę takie no dosyć kiepskie zdjęcie, nie ukrywajmy, jeśli chodzi o jakość. Pochodzi ono z roku 1964, ponieważ tutaj znajdowało się i tak wyglądało drugie schronisko w Dolinie Chochołowskiej. Ono znajdowało się troszkę wcześniej. To było tak zwane schronisko Blaszyńskich, które zostało też początkowo wybudowane przed wojną i potem zostało zniszczone, ale również zostało po wojnie, podobnie jak to schronisko na Polanie Chochołowskiej, zostało odbudowane i służyło turystom. Podobno słynęło z bardzo takiego kameralnego, miłego klimatu. Około 30 kilku łóżek miało, oprócz tego oczywiście domowa kuchnia. Ten budynek dalej stoi. Nie wiem, czy go kojarzycie, ale to miejsce stoi w tak zwanym miejscu pod zawiesistą i jest to leśniczówka, dzisiaj TPN. To jest miejsce w okolicach Wyżnej Bramy Chochołowskiej, tam, gdzie się kończyły dawniej, nie wiem, czy wy pamiętacie jeszcze parę lat temu, gdzie można było wypożyczyć rowery i były trzy stacje, tak? Były trzy stacje wypożyczenia rowerów. Była ta stacja dolna na Siwej Polanie, gdzie można było sobie rower wypożyczyć na podjazd do góry. Pośrednia stacja była na właśnie Polanie Huciska, tam, gdzie kończył się asfalt. A ostatnia stacja wypożyczania rowerów i też oddawania ich była właśnie przy leśniczówce TPN. I również można było sobie zjechać w dół tymi rowerami. Teraz tego już nie ma, natomiast ta leśniczówka stoi, służy właśnie lokalnemu tutaj leśniczemu, który zajmuje się tym terenem wokół. W latach 70. przestało to schronisko Blaszyńskich istnieć, przeszło w ręce państwowe, no i zostało przekazane Parkowi Narodowemu. Myślę, że mamy sobie temat schronisk omówiony. Teraz Wam powiem historię, która mnie bardzo ciekawi, a tak się składa, że bardzo dobrze się zachowała, jeśli chodzi o fotografię. Jeśli chodzi o fotografię. Historia dosyć krótka i taka. Zdawkowo w źródłach opisywana, ale fotografii wtedy było dużo zrobionych. Cofamy się do roku 1938 na Polanę Chochołowską. Tam oprócz turystyki, oprócz pasterstwa, pojawiło się takie coś, co właśnie w tym momencie Wam pokazuję. Mamy październik tego roku. Oprócz szałasów góralskich, to jest bardzo znamienne zdjęcie, oprócz szałasów góralskich pojawiły się namioty, moi drodzy, to są namioty wojskowe. Pojawili się tu żołnierze, pojawiła się tu żandarmeria, to oczywiście mówimy tutaj o siłach II Rzeczpospolitej, to jest zaraz przed samym wybuchem II wojny światowej. Myśmy wtedy, wbrew pozorom, mimo że kampania wrześniowa zakończyła się naszą sromotną klęską, mieli całkiem fajne, dobrze rozwinięte państwo, jeśli chodzi o poziom dobrobytu, i Polacy postanowili wykorzystać, bo to był taki czas przed wojną, gdzie wszyscy jakby prężyli muskuły i starali się pokazać siłę swojego państwa. Polacy postanowili wykorzystać ten czas i to miejsce, jakim była Polana Chochołowska, żeby no, zrobić taki pokaz siły, no i na Polanie Chochołowskiej urządzono coś takiego. Widzimy tutaj szałasy, tam za szałasami przebiega dzisiejsza droga na Polanę Chochołowską, właśnie do schroniska, to już jest końcowy jej odcinek, który biegnie przez Polanę. Natomiast na środku zrobiono takie coś, takie pole startowe to jest. Historia polegała na tym, że Polacy postanowili sobie pobić rekord we wznoszeniu się nad powierzchnię Ziemi balonem. Kilka lat wcześniej został rekord ustanowiony w tej dziedzinie w Stanach Zjednoczonych.
On wynosił bodajże około 22 kilometrów, czyli 22 tysięcy metrów. Możecie sobie to wyobrazić, jak duża to jest wysokość. Monteverest sobie ma 8848 lub nawet 50 według niektórych źródeł metrów. Natomiast tutaj w tamtych czasach balony rekordowe wznosiły się na wysokość 22 km. Oczywiście do kosmosu to jeszcze daleko, bo taka umówna linia, gdzie zaczyna się kosmos, to jest 100 km. No ale jak na tamte czasy to było coś rekordowego i właśnie ten rekord chcieli pobić Polacy. Jak to miało wyglądać? Po prostu chcieli się wznieść wyżej za pomocą, i kolejne zdjęcie idzie nam tutaj na ekran, za pomocą czegoś takiego. Widzicie tutaj napełnianie tego balonu. Dostał on bardzo taką patriotyczną nazwę i taką patetyczną nazwę Gwiazda Polski. Po prawej stronie napełniana jest ta powłoka balonu, która miała być wypełniona helem i oczywiście wznieść go wysoko, tak żeby pobił rekord. Tutaj w lewym dolnym rogu widzicie taką kulę w pasy. Ta kula to jest kapsuła. W tej kapsule, ona miała być oczywiście podwieszona do tego balonu, w tej kapsule mieli znajdować się żołnierze. Miał się znajdować jeden żołnierz i drugi naukowiec, który miał wykonywać pomiary różne w czasie tego wznoszenia i w czasie lotu. Czyli reasumując, w tej kapsule na tą ogromną wysokość miały wznieść się dwie osoby. To nie miał być lot bezzałogowy, tylko wręcz przeciwnie. Widzimy tutaj zdjęcia z takiego właśnie tutaj elementu, jak napełnianie tej powłoki. No słuchajcie, jak na tamte czasy, no to byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, show był niesamowity. No pojawiła się tam prasa, pojawili się tam żołnierze, ministrowie, oficjele, wszyscy, którzy po prostu każdy chciał tam być, bo to miał być rekord, miało być pokazanie siły Polski, miała być to przynajmniej próba taka odważna. No skończyło się trochę źle. Ci z Was, którzy kojarzą tablicę na murach schroniska na Polanie Chochołowskiej, na pewno znają z grubsza tą historię. No ja Wam powiem, że no, zakończyło się to w ten sposób. To zdjęcie trochę wygląda, jakby było namalowane, ale uwierzcie mi, że to nie jest obraz, tylko to jest fotografia. W czasie napełniania tej powłoki przed startem zerwał się halny, jak to w górach bywa. No i ta powłoka musiała zostać pospiesznie opróżniona, no bo stwarzało to zagrożenie. Niestety w czasie opróżniania doszło do pożaru i cała misterna robota, którą planowali Polacy, poszła z dymem, jak to się mówi. Więc skończyła się no, katastrofą, tak? No nie bójmy się użyć tego określenia. Potem przyszła wojna dosyć szybko i na Polanie Chochołowskiej, ogólnie w Dolinie Chochołowskiej, pojawili się Niemcy. No, szczególnie jeśli chodzi o ten rejon Chochołowskiej, to w porównaniu do pozostałych części Tatr, szczególnie tutaj ucierpiał ten rejon. Ponieważ Niemcy wymyślili sobie, że będą ścinać lasy z Doliny Chochołowskiej do zakładów drzewnych, które były ulokowane w Czarnym Dunajcu. Te zakłady drzewne produkowały na potrzeby Luftwaffe, czyli niemieckich sił lotniczych, więc wyrzynano te lasy na potęgę. Oczywiście różne odbywały się egzekucje w tej dolinie Chochołowskiej, ale też co jest faktem, ta dolina jest bardzo rozległa i po prostu ciężko ją jakby obserwować, mimo że Niemcy na Polanie Chochołowskiej w schronisku urządzili posterunek Straży Granicznej, też ośrodek wypoczynkowy dla swoich żołnierzy.
Natomiast ciężko im było kontrolować ten cały trudny, górski, rozległy obszar. Wiecie, jakie są w Tatrach Zachodnich podejścia, jakie są rejony. Więc w tych obszarach tak się stało, że pojawili się partyzanci, którzy walczyli z Niemcami. Byli to partyzanci polscy, tak samo partyzanci radzieccy. Wśród nich był ten człowiek, którego sobie widzicie po prawej stronie. To jest major Ogień, o nim za chwilę troszkę więcej. Natomiast generalnie cała Dolina Chochołowska pod koniec, na przełomie 1944 roku i 1945 stała się miejscem walki, ponieważ Niemcy chcieli wybić tych partyzantów. Wszystkie schroniska zostały spalone i te grupki partyzantów rozbite. Co ciekawe, to, co działo się w Dolinie Chochołowskiej, nie działo się tylko u nas, po polskiej stronie Tatr, ale działo się też na stronie słowackiej. Dolinie Rochackiej na pewno kojarzycie to miejsce, jeśli byście z Grzesia Czerakonia zeszli na stronę słowacką, no to zobaczycie to miejsce. Tam też rozegrała się bardzo krwawa bitwa, w której Niemcy rozbili siły, no, słowacko, nazwijmy to radzieckie. No i dwóch partyzantów było rannych, potem były większe te liczby, więc postanowiono tych partyzantów, którzy się ukrywali po słowackiej stronie Tatr, pod Salatynem, przetransportować, ponieważ sytuacja tam była bardzo dramatyczna i Niemcy nacierali, przetransportować na stronę polską, ponieważ wtedy już, kiedy te wydarzenia się rozgrywały, to Zakopane było wolne i można było tam uchronić te osoby. No i ruszyła chyba jedna z najbardziej spektakularnych akcji teatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Toprowcy pod dowództwem Zbigniewa Korosadowicza przez Włóczniańską Przełęcz. Włóczniańska Przełęcz to jest przełęcz między Grzesiem a Rakoniem. Przedarli się na słowacką stronę i pod ostrzałem niemieckich karabinów ewakuowali w brawurowy sposób tych partyzantów, którzy potrzebowali pomocy. Mówi o tym tablica, którą widzicie po lewej stronie, opisuje całą akcję. Oczywiście ta tablica znajduje się także na schronisku na Polanie Chochołowskiej. Potem wojna ustała, ale walki partyzanckie trwały w dalszym ciągu. Między innymi chował się w Dolinie Starorobociańskiej Wyżniej właśnie major Ogień, którego widzicie po prawej stronie. Inaczej jego prawdziwe nazwisko to jest Józef Kuraś. Był to partyzant, który chciał walczyć, no, nie chciał złożyć broni, gdy wojska radzieckie pokonały Niemców, i chciał też walczyć o wolną Polskę także z Rosjanami. No, ostatecznie w 1946 roku komuniści go dopadli właśnie w tej Dolinie Starorobociańskiej, no i zniszczyli to schronisko, które tam było w górnej części tej doliny. Więc jak widzicie, jeszcze po chwileczkę po wojnie te walki tam trwały. No, słuchajcie, Dolina Chochołowska ma naprawdę bardzo, bardzo bogatą historię i no, mówię już o niej bez mała przez pół godziny, ale jeszcze troszkę mi zostało. Obejrzymy sobie troszkę teraz ciekawych obrazków z czasów PRL-u, a ja wam powiem troszkę o czasach PRL-u, jak wyglądało to w Dolinie Chochołowskiej. No tutaj oczywiście widok wspaniałych pól krokusowych w czerni i bieli. To jest rok około 1970. Jak widzimy, turystów jak na lekarstwo. Wtedy tych turystów było trochę mniej. Co ciekawe, dojeżdżali oni autobusem, PKS-em z Zakopanego aż do Polany Huciska. Dopiero w 1997 roku, czyli nie tak dawno, ta droga, gdzie mogą samochody jeździć, została skrócona do Siwej Polany. Wcześniej jeździły autobusy do Polany Huciska, czyli tam, gdzie dzisiaj kończy bieg swój kolejka Rakoń, i stamtąd należało podchodzić na Polanę Chochołowską, więc ta dolinka była troszkę krótsza, tak, do przejścia. Co tu jeszcze ciekawego się działo? Ja może pokażę kolejne zdjęcie.
w Dolinie Chochołowskiej. No tutaj bajeczne lata 70., jeśli chodzi o szalone ubiory i byśmy powiedzieli dzisiaj stylówy widzimy. No turyści oczywiście, owieczka na Polanie Chochołowskiej. Natomiast w tym czasie, w latach 60. i 70., działy się ciekawe rzeczy, ponieważ Tatrzański Park Narodowy zaczął wywłaszczać górali, którzy tam gazdowali w Dolinie Chochołowskiej, i wszystkie te szałasy zostały zajęte na poczet właśnie Parku Narodowego. Zostały też te ziemie wcielone do Parku Narodowego. Natomiast górale, którzy tam od lat, od wieków właściwie gazdowali, nie ustąpili. W latach 80. dopełnili swego i część ziem została wyłączona z Tatrzańskiego Parku Narodowego, jeśli chodzi o jurysdykcję. Mówimy tutaj o tym, co dzisiaj nazywamy wspólnotą 8 uprawnionych wsi. To jest 8 wsi z rejonu właśnie wokół Chochołowa, Witowa i okolic. No i ci górale doprosili się o swoje. Ta ziemia im została zwrócona i do dzisiaj tam gospodarują. Jak wiecie, jeśli odwiedzacie Dolinę Chochołowską czy sąsiednią Dolinę Lejową, no to wiecie, że tam są wszędzie porozstawiane tablice Wspólnota 8 Uprawnionych Wsi. Więc de facto w tym momencie to jest taka mieszanka własności. Z jednej strony mamy Park Narodowy i wszystkie zasady, które w TPN-ie obowiązują, od Siwej Polany się to zaczyna, a z drugiej strony właścicielami jest ta Wspólnota 8 Uprawnionych Wsi, która tam prowadzi na przykład zrywkę drewna, przy czym jest ona prowadzona zgodnie z tam z obowiązującymi zasadami. Czyli to nie są przypadkowe drzewa i nie może być ich za dużo, tylko zazwyczaj te, które są zniszczone przez kornika lub jakieś siły naturalne są zrywane. Pokażę wam kolejne miejsce, to jeszcze jeśli chodzi o czasy PRL-u. Wtedy została zbudowana też kaplica, tak ona wyglądała w latach 70. Na początku to na prośbę górali było w tym miejscu wybudowane, potem ta kaplica zagrała epizod w Janosiku. No i dzisiaj jest też bardzo ta kaplica Jana Chrzciciela gwarnie odwiedzona przez turystów, przez wiernych. Natomiast jeśli chodzi o tematy religijne i czas PRL-u, no to tutaj mamy jakby kolejny temat, który no, trudno nie powiedzieć, omawiając Dolinę Chochołowską. To jest Jan Paweł II oczywiście i spotkanie z Lechem Wałęsą w roku 1983, dokładnie 22 czerwca, kiedy papież odbywał, a należy pamiętać, że było to w czasie stanu wojennego, kiedy odbywał pielgrzymkę do Polski, którąś tam z rzędu. Dotarł także w Tatry i w czasie tej wizyty wylądował śmigłowcem na Siwej Polanie, dalej samochodem przejechał do schroniska na Polanie Chochołowskiej, gdzie właśnie widzicie te zdjęcia, to zdjęcie skąd pochodzi. Tam spotkał się z Lechem Wałęsą, który wtedy przecież oczywiście był przywódcą opozycji, a następnie odbył sobie spacer do Doliny Jarząbczej kawałeczek. Dziś oczywiście na pamiątkę tych wydarzeń stoi na Siwej Polanie taki monument mały. Są też tablice w schronisku na Polanie Chochołowskiej, a do Doliny Jarząbczą, dokładnie w to miejsce, gdzie papież sobie tam spacerował, wiedzie szlak papieski. Dobra, słuchajcie, ja wam chciałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, które, jeśli chodzi o historię, które być może was też zainteresują, ponieważ jak wiecie, mamy wokół Doliny Chochołowskiej dużo fajnych szlaków. Żeby tak tylko z głowy wymienić, no to mamy szlak Grześ, Rakoń, Wołowiec. Na Wołowiec też można przejść przez Dolinę Chochołowską Wyżnią, zielonym szlakiem. Można sobie pójść też zrobić rundkę przez Trzydniowiański Wierch. Jak Trzydniowiański, no to i możemy przejść na Kończysty,
Dalej też skończy z tego, możemy przejść na Starorobociański i dalej. Można zrobić też turę przez Wołowiec, Jarząbczy, zahaczając być może też Raczkową, Czubę i dalej na Kończysty, na przykład Trzydniowiański. Mamy też trochę szlaków w dolinkach, jest ścieżka nad Reglami, jest ścieżka prowadząca do Doliny Lejowej. Trochę się tego dzieje, jeśli chodzi o okolice. Oczywiście mamy też bardzo dużo szlaków po słowackiej stronie. Schodzą z Grzesia, schodzą z Rakonia, z Wołowca można się dostać na Rohacze i w tamte okolice. Jest naprawdę dużym węzłem komunikacyjnym, jeśli chodzi o szlaki turystyczne Dolina Chochołowska. Natomiast kiedyś tych szlaków było więcej. I teraz powiem Wam o szlakach, które nie istnieją już, a nie tak dawno jeszcze istniały. Może nie tak dawno to jest przesadzone. Widzimy sobie znów piękne pola krokusowe i ten szczyt, który w blasku za nimi sobie błyszczy. To jest Kominiarski Wierch. Tam wejść nie można, bo jest rezerwat ścisły, ale do lat 80. Prowadził na ten wierzchołek szlak. On był bardzo popularny. Szło się albo właśnie z Doliny Chochołowskiej, albo z Kościeliskiej, spod schroniska na hali Ornak, na Iwaniacką Przełęcz. No i tam, gdzie mamy rozejście na Ornak, na granie Ornaku Zielonego Szlaku, można było iść też w przeciwnym kierunku, na Kominiarski Wierch. Zdobywało się obydwa wierzchołki, czyli ten niższy i wyższy, a pomiędzy nimi szło się granią, gdzie było kilka takich elementów prostej wspinaczki z użyciem rąk, takiej oczywiście szlakowej. No i ten szlak został zamknięty jakiś czas temu. Teraz jest rezerwat ścisły, ścieżka niewidoczna, wchodzenie zakazane, no oczywiście nie polecam. Podobny los spotkał inny szlak w okolicy, z tym, że teraz przeniesiemy się na stronę słowacką i ten szczyt, który mamy teraz na ekranach, to jest Osobita. To zdjęcie zostało wykonane na przełęczy pod Osobitą. Jak sobie pójdziecie na Grzesia, to jednym ze szlaków, które się tam odgałęzia, jest szlak do Zwierówki właśnie przez przełęcz pod Osobitą. Taka fajna graniówka. Polecam Wam, jak tylko szlaki zostaną otwarte, jak otwarte zostaną granice. Bardzo fajny spacer, taki na dużej wysokości, około 1600-1700 metrów, nawet wchodzi on w też nieco wyższe, o ile dobrze pamiętam, wysokości. Z pięknym widokiem na Rohacze, na Trzy Kopy, na to otoczenie właśnie Doliny Rohackiej, na piękne szczyty w tamtym rejonie. Natomiast zmierzam do tego, że swego czasu ten szlak właśnie w tym miejscu miał jedno odgałęzienie. Zresztą nie ma co się oszukiwać, tą ścieżkę widać jak byk na zdjęciu, które Wam pokazuję. Ten szlak z przełęczy pod Osobitą na samą Osobitą, na bardzo fajny szczyt, taki bardzo wyizolowany od innych szczytów. Nie ma żadnych większych wzniesień w okolicy, dlatego Osobita się tak wybija z otoczenia. Ten szlak został zamknięty też w 1989 roku, oficjalnie ze względu na erozję stoku. No, tego, jak dokładnie to wygląda, to tego nie wiemy, jaka była prawdziwa przyczyna. Natomiast jak widzicie, ta ścieżka nie zanikła. Oczywiście wchodzenie tam jest surowo zabronione i może skończyć się mandatem. Tylko że ścieżka nie zanikła, ponieważ raz w roku turyści mogą tam legalnie wejść, ale to też nie są przypadkowi turyści. Każdy, nie może to być każdy z nas, nie mogę to być ja. Mogą być to osoby zaproszone na Dni Zuberca, coś co Słowacy właśnie w Dolinie Rohackiej sobie świętują. No i tam jest właśnie taki w ramach tych Dni Zuberca taki zbiorowy występ, czyli wejście na Osobitą raz w roku. No, Słowacy mają takie osobliwości w swoim parku narodowym, że no, jest rezerwat ścisły, ale raz w roku to deptamy, tak? Więc
To taka ciekawostka z drugiej strony Tatr. I jeszcze jeden szczyt, który Wam chciałem pokazać. Chciałem Wam pokazać Bobrowiec. Tutaj też jak byk widać ścieżkę po lewej stronie, która tam gdzieś na granicy Kosówki się wije, ponieważ ten szlak został w 2007 roku zamknięty, czyli całkiem niedawno, 13 lat temu. Ten szlak prowadził właśnie z Bobrowieckiej Przełęczy na Bobrowiec, 1663 metry. Stanowił bardzo fajny punkt widokowy, ale został zamknięty w takich dosyć ciekawych okolicznościach. TPN i TANAP, czyli Słowacki Park Narodowy, umówiły się na taką wymianę, żeby turyści po otwarciu granic, w związku z tym, że tam sobie weszły przepisy strefy Schengen, czyli wolne przekraczanie granic, żeby turyści za dużo tych granic nie przekraczali i nie deptali tam sąsiednich dolin, które do tej pory były ustronne, to postanowiono zamknąć najpierw Bobrowiec, a potem Tomanową Przełęcz, przez którą można było sobie przejść do Doliny Cichej Liptowskiej pod Kasprowem, tam od strony słowackiej. No i te dwa szlaki zostały zlikwidowane, przy czym Słowacy no, też jakby zamknęli swoją ścieżkę od strony drugiej, bo tam dalej można było z Bobrowca zejść na Słowację do Doliny Juraniowej. No i ta ścieżka też została skasowana, więc w tym momencie w ogóle nie można wchodzić na Bobrowiec. A do niedawna jeszcze było tak, ja tu sobie zachowałem gdzieś taki stary schemat szlaku w tym rejonie. Jak sobie spojrzycie tutaj na żółty szlak odchodzący od schroniska na Polanie Chochołowskiej, to widzimy, że nie ma łącznika na Bobrowiecką Przełęcz, jest tylko wejście na Grzesia tym szlakiem, który mamy dzisiaj. Jest jakiś tajemniczy szlak niebieski, który schodzi z Grzesia prosto granicą państwa na Bobrowiecką Przełęcz, to jest stary szlak przez Bobrowiecką Przełęcz, bardzo stromy był, nie był trudny, ale wzniesienie było bardzo takie duże i na krótkim odcinku. Ten szlak też już nie istnieje, no i nie istnieje szlak, który widzicie tutaj z Bobrowieckiej Przełęczy, 45 minut na Bobrowiec, zejście pół godziny i ten dalej przez Juraniową Przełęcz do Juraniowej Doliny. Ja jakoś gdzieś to zachowałem, widać tutaj już, jak sobie spojrzycie w lewy górny róg, to szlaku na osobitą nie ma, więc to też na pewno było kilkanaście lat temu ta mapka, nie pamiętam dokładnie z jakiego to jest roku. Ale te wszystkie rzeczy są świeże i no jak widzicie, kiedyś tych szlaków w dolinie Chochołowskiej było znacznie więcej. Przelecieliśmy sobie, słuchajcie, przez historię, natomiast no, zostało nam jeszcze kilka tematów, które chciałbym z Wami omówić. Te krokusy, tak? Do tego zmierzamy, tak? To chyba Was też bardzo interesuje. Jak to jest z tymi krokusami i dlaczego to teraz tak wygląda, jak wygląda? To dlaczego te tłumy odwiedzają Dolinę Chochołowską, to tak do końca nie jest wyjaśnione, ponieważ te krokusy były tam od dawna. Chyba to jednak zasługa internetu i tego, że możemy sobie piękne zdjęcia robić z krokusami, potem się chwalić na Facebooku, na Instagramie, wysyłać do portalu tatrzańskiego, żeby opublikował te zdjęcia i po prostu ta chęć pokazania się w fajnym, ładnym miejscu chyba spowodowała, że z roku na rok ta fala turystów jest tam coraz większa. No, cierpią na tym same krokusy, które przecież nie tylko, że kwitną na Polanie Chochołowskiej, ale też kwitną na Siwej Polanie, gdzie ludzie często parkują przed Siwą Polaną, oczywiście przed wjazdem do parku, swoje samochody, rozjeżdżając te krokusy, co jest pewnym kuriozum. Czy to minie? Nie wiem. Dobrze, że... Znaczy dobrze, no... Tej ponurej sytuacji koronawirusa zdecydowanie jest to plusem, że te krokusy w tym roku sobie odpoczną. Natomiast musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że człowiek tylko szkodzi tym krokusom, ponieważ tak naprawdę gdyby nie działalność człowieka, to tych krokusów w ogóle by tam nie było. Co mam na myśli? Krokusy powstają ze względu na to, że była prowadzona i jest prowadzona teraz, co prawda w formie wypasu kulturowego, ale prowadzona gospodarka pasterska. Są owce, jest trawa koszona, rosną krokusy.
Spotkałem się z twierdzeniem, że gdyby przestano wypasać owiec na Polanie Chochołowskiej, to w ciągu 10 do 20 lat krokusy by całkowicie zniknęły. Może ciężko sobie w to uwierzyć, ciężko jest sobie w to uwierzyć, ale no tak by było, bo to jest kwiatek, który lubi konkretny rodzaj terenu i właśnie taki teren teraz istnieje na Polanie sobie Chochołowskiej między innymi. Spójrzmy, mamy tutaj pięknego krokusa w bardzo dużym zoomie, jak to się teraz mówi. Krokus to taki kwiatek, który jest kilkusezonowy i w ciągu kolejnych sezonów jakby wygląd całej instalacji, ja tu użyję bardzo niefachowego sformułowania, zmienia się. Krokusy dochodzą do 15 centymetrów tak naprawdę wysokości. Składają się z kilku liści, no i oczywiście tego pięknego fioletowego kwiatu. Nazwa wzięła się, mamy dwie nazwy, tak? Ponieważ nazwa fachowa to szafran spiski. Szafran spiski, czyli szafran związany z rejonem Spiszu. Szafran się wywodzi z arabskiego. Nie potrafię powtórzyć słowa arabskiego, bo nie znam tego języka, ale tłumaczy się to słowo na żółty barwnik. No wiadomo, jest ten barwnik powiązany, o tym jeszcze teraz powiem za chwilkę, powiązany z tym pręcikiem, który jest żółty w środku krokusa. Natomiast druga nazwa to krokus oczywiście pochodzi od kroke z łaciny nić. Nie wiem, z czego to się może, szczerze mówiąc, wywodzić. Może dlatego, że są takie delikatne jak nić. Przerzućmy sobie na kolejne zdjęcie. Teraz już widzimy w całej okazałości kępkę paru krokusów. One mogą się rozsiewać po okolicy, stąd często się robią właśnie takie dywany tych krokusów na Polanie Chochołowskiej. Najwyżej krokusy na terenie Tatr występują na wysokości 1700 metrów i tutaj przyrodnicy, którzy tam chodzą, no, zauważyli stanowiska ich na wysokości 1700 metrów właśnie na zboczach Kominiarskiego Wierchu. Ja sam często widywałem właśnie jakby na Bobrowieckiej Przełęczy. Tam jest ta większa wysokość, bo też trzeba mieć na uwadze to, że jak jest większa wysokość, to te krokusy zakwitają później. Więc jak ktoś się spóźni na krokusy na Polanie Chochowskiej, to trzeba pójść trochę wyżej, najwyżej najbliżej, no to na polanę, na Bobrowiecką Przełęcz, na polanę, która tam jest, mini polanę, która tam jest na Bobrowieckiej Przełęczy. Oczywiście nie ma tam takich wielkich dywanów krokusów, ale jest fajnie, można sobie też zrobić zdjęcie z tymi krokusami i można troszkę później je tam zobaczyć. No i wbrew pozorom, bo często ludzie może nie krytykują, to jest złe słowo, ale komentują na portalu tatrzańskim i w innych miejscach, że spadł śnieg, biedne krokusy, tak? Wcale nie są te krokusy takie biedne, jak się okazuje. Są dosyć odporne na warunki śniegowe. Na opady śniegu. One celowo pojawiają się tak wcześnie, ponieważ w czasie wczesnej wiosny jest jakby słaba rywalizacja na tych polach, na tych polanach, jeśli chodzi o inne rośliny. No i one mogą niepokojone przez inne kwiatki, i rośliny, które by im zabierały terytorium, sobie kwitnąć. No i ze względu na to, że kwitną wcześnie, no to często się zdarza, że krokusy są przykrywane przez śnieg i one jakby w odruchu obronnym sobie składają ten kielich kwiata, zamykają go, może to jest lepsze określenie, i starają się przetrwać nieprzychylną pogodę i zaczekać, aż znów zaświeci słońce. Dobra, jeśli chodzi o krokusy, to z mojej strony tyle. Nie będę wchodził tutaj w jakieś dłuższe dywagacje, ponieważ nie jestem przyrodnikiem. Są pozycje książkowe, które dotyczą przyrody, także na naszym portalu jest trochę tych ciekawostek przyrodniczych, więc zapraszam Was, jeśli koniecznie chcecie więcej się dowiedzieć o krokusach, no to
Polecam Wam właśnie te różne źródła. Widzimy sobie tutaj graniówkę, czyli mapę grani wokół Doliny Chochołowskiej. Konkretnie jest ta górna jej część już od Polany, od schroniska dawnego Blaszyńskich. To jest ten pierwszy domek, który mamy przy Dolinie Chochołowskiej. Drugi to jest oczywiście Polana Chochołowska. Tak jak powiedziałem, jest dużo różnych fajnych wycieczek i teraz sobie przelecimy szybkim rzutem fotograficznym przez fajniejsze szczyty. Pierwsza wycieczka. Wołowiec, bardzo polecana osobom, które są początkujące, ale jednak chcą się sprawdzić kondycyjnie. Zazwyczaj wchodzi się przez Grzesia i Rakoń, schodzi przez Wyżnię Chochołowską, ale nie ma przeszkód, żeby pójść w przeciwnym kierunku. Bardzo fajna góra. Od dawna się nią znawcy zachwycali. Widok jest przepiękny, ponieważ Wołowiec jest centralnie ustawiony na środku jakby łańcucha, tego fragmentu łańcucha Tatr, więc widok jest fajny. Z jednej strony mamy Tatry Zachodnie i te ich długie grzbiety, długie podejścia, które widzimy gdzieś tam z tyłu dominują Tatry Wysokie z Krywaniem i Świnicą na czele. A my sobie też mamy widok właśnie na ten szczyt, który jest po prawej stronie tutaj tego zdjęcia, czyli Rochacz Ostry, pozostałe Rochacze, no i całą słowacką stronę. Zanim sobie przejdziemy do kolejnego szczytu, który Wam omówię, bardzo Was proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Jeśli jakieś będą pytania do mnie, to ja chętnie odpowiem, ponieważ będziemy się zbliżać do no końca naszego spotkania. Bardzo proszę o pytania, jeśli macie coś na temat Chochołowskiej, na temat sytuacji aktualnej w Tatrach, no to piszcie, ja sobie wszystko tutaj postaram zaraz przeczytać w jakimś takim telegraficznym skrócie i Wam odpowiedzieć. Wracamy do wycieczek, które są dostępne wokół Doliny Chochołowskiej. Trzydniowiański wierch, bardzo fajna góra, bardzo też fajna, jak ktoś próbuje swoich sił w wyższych partiach zimą, a nie ma jeszcze jakiegoś dużego doświadczenia, a ma już sprzęt, czy to własny, czy wypożyczony, można wejść na Trzydniowiański wierch. Tą wycieczkę można sobie przedłużyć na kończysty, to już jest 2000. No i patrząc od strony mapy, to w kierunku zachodnim Jarząbczy wierch już 2137 i dosłownie kilkanaście minut spacerku od wierzchołka Jarząbczego jest Raczkowa Czuba, która leży już po słowackiej stronie. Jest to drugi najwyższy szczyt w Tatrach, więc jak już ktoś jest na Jarząbczym, a szlaki są na Słowacji otwarte, no to odwiedźcie Raczkową Czubę. Po słowacku na słowackich mapach, gdzie są oryginalne nazwy, możecie znaleźć nazwę Jakubina, bo to jest słowacka nazwa. To jest drugi najwyższy szczyt Tatr Zachodnik, a najwyższym jest ten, który tutaj widzimy. To jest właśnie podejście od strony Kończystego, czyli też przez Trzydniowiański, z tym słynnym rowem, gdzie ta grań rozpada się na dwie części. To jest starorobociański wierch, oczywiście, 2176, najwyższy szczyt w Tatrach Polskich. Ja przed chwilą powiedziałem, że Jakubina jest drugim najwyższym szczytem w Tatrach Zachodnich. Potem troszkę płynnie przeszedłem do Starobocieńskiego, ale tutaj muszę Was przeprosić. Oczywiście najwyższym jest Bystra, potem mamy Jakubinę, czyli Raczkową Czubę, a Starobocieński, który widzimy na ekranie, jest najwyższy, ale oczywiście w polskiej części Tatr Zachodnich. Wybaczcie mi ten skrót, może i nieprecyzyjność. Wracając do tematu Starobocieńskiego. Fajne podejście, ale już potężna góra, daleka graniówka. Jak ktoś planuje przejście z Trzydniowiańskiego na kończysty starorobociański, zejście dalej na Siwą Przełęcz i przez Dolinę Starorobociańską znowu do Doliny Chochołowskiej, no to jest to bardzo fajna wycieczka, bardzo piękna widokowość, fantastyczna wręcz, jeśli chodzi zwłaszcza o ten rejon i Starorobociańskiego i potem zejście w stronę Ornaku. Ale miejmy świadomość, że to jest duża tura. W ogóle te wycieczki po Tatrach Zachodnich, miejcie świadomość, są przeznaczone dla osób, które
Mają raczej dobrą kondycję. Te, które Wam powiedziałem, nie sprawiają trudności technicznych. No może poza przejściem tam między Wołowcem a Jarząbczym jest tam trochę przepaścisto, ale to nie jest jakaś tam szczególna trudność, jeśli mówimy o warunkach dobrych letnich. Niemniej jednak pamiętajcie, że tak jak w tych pozostałych częściach też Tatr Zachodnich, tak tutaj w otoczeniu Doliny Chochołowskiej, te wycieczki są długie, tak? Są męczące i no, wybierajcie się na nie, jeśli tylko czujecie się na siłach, a jeśli nie, no to próbujcie szczęścia troszkę na niższych wysokościach, na krótszych dystansach. No, i z czasem można rozwijać się i wchodzić na coraz dłuższe szlaki. Wyjątkiem, jeśli chodzi o Tatry Zachodnie i otoczenie Doliny Chochołowskiej, może nie bezpośrednio, ale te okolice, jest to, co się dzieje na zachód od Wołowca, już po słowackiej stronie granicy, bo zaraz nam tam za Jamnicką Przełęczą, która opada, na którą Wołowiec opada, strzela nam w niebo taki oto szczyt. To jest Rochacz Ostry, za nim jest jeszcze Rochacz Płaczliwy. I następnie cała grań słowackich Tatr Zachodnich, nie bez powodu nazywana słowacką Orlą Percią, ponieważ w ogóle ona nie pasuje do krajobrazu Tatr Zachodnich, tych takich łagodnych, trawiastych szczytów. Tu jest ostro, tu jest przepaścisto, tu jest dużo skały. No taki ewenement w tym rejonie. Jak ktoś ma ochotę, to polecam wejście chociażby po prostu z Doliny Chochołowskiej na Ostrego Rochacza. Przy czym polecam się przespać w schronisku Chochołowskiej, żeby oszczędzić i siły, i czas na ten dwugodzinny prawie marsz z Siwej Polany. No i potem lecimy sobie na Wołowiec spod schroniska, z Wołowca na Ostry Rochacz. Jak nam starczy czasu, to można jeszcze zahaczyć o dolinę gdzieś tam rochacką, ale to już są długie wycieczki. Natomiast ta wycieczka na Rochacz Ostry jest nie taka długa, a pozwoli nam zaznać tego smaku słowackich Tatr Zachodnich, czyli tej ostrej grani. Może potem skusimy się na więcej, a więcej oferuje nam cała grań słowackich Tatr Zachodnich. Ona się ciągnie od Huciańskiej Przełęczy przez Siwy Wierch, cały szereg szczytów. Sporo jest wspinaczki w rejonie Banikowa, Trzech Kop, potem właśnie Rochaczy, no wspaniała i trudna ścieżka, mniej popularna od naszych tutaj szczytów w rejonie Tatr Wysokich Polskich, więc troszkę można w innym klimacie zaznać tej ekspozycji, tych przepaści. No takim fajnym miejscem między Wołowcem a Rochaczem Ostrym jest Rochacki Koń. Koń to jest taka formacja skalna, która się jakby tym wyróżnia, że należy ją przechodzić, zaleca się ją przechodzić tak jak się siedzi na koniu, czyli okrakiem, tak? Jedna noga po jednej stronie grani ostrej, druga po drugiej. Ponieważ jest to taki ostry występ skalny z dwóch stron otoczony przepaścią, i tak rzeczywiście jest na tym rochackim koniu. Myślę, że na rochackim koniu byśmy sobie zakończyli tą część edukacyjno-wykładową. Ja sobie teraz pozwolę przeskrolować tutaj wasze pytania. Pytanie jest, jakie są kwoty mandatów po stronie słowackiej i po polskiej? Ja podejrzewam, że to pytanie pojawiło się w związku z tym, że mówiłem wam o zamkniętych szlakach. Ja wam powiem, jakie są mandaty, ale przede wszystkim, zanim powiem wam o mandatach, to polecam nie chodzić jednak zamkniętymi szlakami, ponieważ to tak tylko wygląda. Czasami widać ścieżkę, czasami jest fajnie, już w ogóle pomijając kwestię mandatów, bo o tym zaraz powiem, bo to jest nielegalne, ale widać ścieżkę, a potem za chwilę wejdziecie za jakiś zakręt i nie widać, tak mówią
przewodniki, które już są gdzieś tam dostępne, zwłaszcza po słowackiej stronie, tam są przecież jest dużo szczytów, którymi można wejść poza szlakiem z przewodnikiem, więc często to jest tak, że przewodnik zna drogę, a dla turysty, który idzie samodzielnie, no nawet jak to robi nielegalnie, no to jak nie ma wyśmienitej znajomości topografii, no to taka ścieżka może być bardzo zdradliwa. A poza szlakiem na Słowacji, zwłaszcza jak wam przyjdzie prosić o pomoc, no to nikt wam nie uzna żadnego ubezpieczenia, no bo złamaliście prawo, więc to jest jeden argument. Drugi oczywiście jest taki, że jest to nielegalne, lepiej tam nie chodzić. Natomiast mandaty kształtują się w ten sposób, że polski TPN może nałożyć maksymalnie 500 zł za złamanie regulaminu parkowego. Jeśli to jest kilka przepisów złamanych na raz, albo jest to tak zwana recydywa, czyli ktoś już miał coś na koncie kiedyś, jakieś przewinienie i znowu to robi, to ta kwota może zostać zwiększona do 1000 zł. Na Słowacji pojedynczy mandat jest mniejszy, ale może się znaleźć więcej przepisów. Pojedynczy mandat jeszcze do niedawna był, nie wiem jakie będą przepisy jeszcze na ten sezon, ale do niedawna był to 66 euro, no czyli około 250 zł. Kolejne pytanie. Czy są jakieś wypożyczalnie rowerów w Chochołowskiej? Kiedy była taka, jak była ta w odcinkach? Słuchajcie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy się pojawi jeszcze ta wypożyczalnia. Taka, gdzie można było wypożyczyć rower przy leśniczówce i zjechać aż na Siwą Polanę albo podjechać do góry. Fajne to było, sam korzystałem, zwłaszcza jak wracałem gdzieś tam z daleka i już miałem dość chodzenia na nogach. Natomiast to zniknęło z przyczyn takich organizacyjnych, tam był remont drogi i na razie to nie wróciło. Ale pamiętajcie, że cały czas można jeździć po Dolinie Chochołowskiej na rowerze. Od Siwej Polany do schroniska na Polanie Chochołowskiej można wjechać na rowerze. I te rowery mogą być własne. To też nie jest tak, że należy wypożyczyć. Możecie mieć własny rower. Natomiast inną formą jest też wypożyczalnia, ale one znajdują się przed wyjazdem do doliny. Przed parkingiem są wypożyczalnie na tej drodze, która jakbyście zjechali od strony Kościeliska, skręcacie już w stronę Siwej Polany, tam są wypożyczalnie, tam można wypożyczyć rower. No minus w porównaniu do tej wypożyczalni, która była kiedyś, jest zdecydowanie taki, że wtedy można było sobie zjechać albo podjechać i ten rower wypożyczyć w jednym miejscu, zwrócić w innym i wszystko było ok. No teraz jak się wypożyczy ten rower przed wjazdem do doliny, no to trzeba go cały dzień pilnować, taszczyć i potem oddać, tak? Nie działa to w jedną stronę, nie ma punktu odbioru wyżej, nie? Więc może to się pojawi kiedyś jeszcze, bo było to fajne udogodnienie, no ale na ten moment w zeszłym roku nie było takiej możliwości. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie letnim. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo w tym temacie, no to na pewno Was będziemy informować na portalu tatrzańskim. Kiedyś jeździła taka fajna ciuchcia z kierowcą i to tak, jeździ ta ciuchcia. Tutaj Adam pyta. Jeździ ta ciuchcia, w sezonie zazwyczaj się to zaczyna od maja. Celowo chyba nie jest otwierana na jeszcze krokusy. Od maja do września, października, no to zależy jaka jest pogoda, no bo wiadomo, że jak zaczną pierwsze śniegi się, no to już mija się z celem. No nie wiem jak teraz będzie ze względu na wirusa, no jak zostaną Tatry otwarte, no to trudno będzie, jakie będą obostrzenia, czy w ogóle będzie można wsiadać do takich pojazdów. Pewnie jakoś tak, no ale myślę, że osoby, które ten traktor, bo to jest traktor przerobiony na kolejkę, no to które nim zarządzają, no to na pewno będą chciały tą atrakcję prowadzić. Swego czasu to kosztowało 5 zł, taka podwózka, przy czym ta podwózka, pamiętajcie, jest tylko do Polany Chłociska, więc to jest tylko, no, nie wiem, 1/3 całej Doliny Chochołowskiej. No tak, no rowerów nie ma tutaj, no,
Tutaj ktoś się oburza, że nie ma rowerów. No nie ma, no nie mamy na to wpływu. Jest wypożyczalnia na dole i w takiej formie pozostaje. Dobra, słuchajcie. Ja będę powoli się z wami żegnał. Bardzo serdecznie wam dziękuję za posłuchanie zarówno tej części wykładowej, tej opowieści, jak i zapytania. Mamy za sobą cztery odcinki w takiej formie, gdzie ja wam opowiadam o historii. Ktoś tu nawet napisał, że ale nuda, ale z uśmiechem, więc chyba sobie żartował. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Tak sobie pomyślałem, że przyszły odcinek będzie troszkę w innej formie, więc nie będzie o historii. Będzie taki przegląd trochę różnych miejsc, tak mi się wydaje. A o co dokładnie będzie chodziło, to oczywiście was poinformuję na portalu tatrzańskim w najbliższych dniach. Wcześniej oczywiście polecam wam rozmowy z przewodnikiem w poniedziałek o godzinie 19:30, mój kolega Mariusz Grewkowicz. No i co? Na ten moment się kłaniam wam nisko. Dziękuję za miłe słowa. Serdecznie was pozdrawiam. Serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście przez tą godzinę i 10 minut Ciekawostki Tatrzańskie Live. To był czwarty odcinek o Dolinie Chocholowskiej, a kolejny oczywiście za tydzień. Bądźcie z nami, oglądajcie te transmisje na żywo na portalu tatrzańskim. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Trzymajcie się ciepło.